witamy pięknie sam we Warszawie i obiecujemy, że nie będziemy dzisiaj gadać po śląsku, ale będziemy mówić o Śląsku, bo my na Śląsku mamy zjednoczoną opozycję w sprawie spisu powszechnego. Udało nam się zjednoczyć wszystkie śląskie środowiska, wszystkich śląskich polityków z różnych partii politycznych, wszystkich ludzi kultury. I w czasie spisu powszechnego powstała Śląsko Sztama, która dała radę, bo okazało się po 2 latach oczekiwania na ten wynik spisu powszechnego, że jest nas bardzo wielu, że jesteśmy największą mniejszością etniczną w Polsce, ciągle nieuznawaną. 585 tysięcy osób zadeklarowało śląską tożsamość i prawie 500 000 zadeklarowało, że mówi w swoim domu w języku śląskim, także nieuznawanym przez państwo polskie. Są ze mną dwaj posłowie, posłanka Monika Rosa i Maciej Kopiec, bo my wspólnie w tej sprawie działamy i posłanka Monika Rosa pilotuje ustawę o uznaniu śląskiego za język regionalny, a poseł Maciej Kopiec będzie odpowiedzialny za to, żeby powstała ustawa o uznaniu Ślązaków za mniejszość etniczną. Oddaję głos posłance Monice Rosie. Szanowni Państwo, 457 tysięcy osób, obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, obywatelek, mówi w języku śląskim. Ponad 50 tysięcy porozumiewa się w domu tylko w tym języku. I to jest prawie 500 000 argumentów za tym, żeby w końcu uznać język śląski za język regionalny. Projekt ustawy złożony na początku tej kadencji, ale złożony także w minionej kadencji, nie doczekał się nawet pierwszego czytania. My po raz kolejny i na komisjach, i na konferencjach, i podczas spotkań z politykami PiS-u mówimy im: uznajcie, że 500 000 obywateli i obywatelek ma prawo mówić w swoim języku. Ma prawo mówić w języku swojego serca, w języku swoich pradziadów i dziadów. Jeśli tak kochacie tradycję, to uznajcie język śląski za regionalny. Dajcie szansę, aby był nauczony w szkołach. Dajcie szansę na to, aby mogła rozwijać się śląska kultura, edukacja, nauka. Dajcie szansę na to, aby w końcu prace naukowe, traktaty filozoficzne pisane w tym języku dostały także uznanie instytucji państwa polskiego. Ślązaczki i Ślązacy wykonali ogromną robotę, że pomimo braku działań państwa albo nawet niechęci państwa, ten język w domach, na uczelniach, w instytucjach, w kulturze, sztuce wciąż jest używany. Natomiast coś, czego my się domagamy jako Ślązacy, to jest uznanie go przez państwo polskie. Szanowni Państwo, te 600 tysięcy osób, prawie 600 tysięcy osób, które deklarują, mieszkając w Polsce, przynależność do mniejszości etnicznej śląskiej, tych ponad 500 000 Ślązaczek i Ślązaków, zasługuje na szacunek, zasługuje na godność i zasługuje na własną tożsamość. Na co oni nie zasługują? Nie zasługują na kontynuację tej linii, która zapoczątkowana była w Polsce podczas tragedii górnośląskiej, na eliminacji narodu śląskiego z przestrzeni publicznej Polski. Szanowni Państwo, to jest moje zobowiązanie, jeszcze w tej kadencji Sejmu, chociaż wiem, że łatwo nie będzie, złożę szeroko konsultowany projekt ustawy o dopisaniu mniejszości etnicznej śląskiej do ustawy o mniejszościach etnicznych, ponieważ to jest rzecz fundamentalna dla istnienia narodu śląskiego, który chce wzmacniać Polskę, który chce w Polsce żyć, który chce Polskę ubogacać i który chce tworzyć piękną, multikulturalną, różnorodną Polskę opartą o właśnie te różnorodności, które nas wszystkich przecież łączą. Ta ustawa będzie konsultowana z wszystkimi środowiskami śląskimi bardzo szeroko. To będzie ustawa, która będzie odpowiadała na te potrzeby, które są sygnalizowane w różnych środowiskach, ponieważ ogromnym sukcesem także opozycji pani posłanki Rosy jest to, że ta ustawa, że język śląski uzyskał poparcie całej opozycji demokratycznej. I ja liczę na to, że także dopisanie tej mniejszości etnicznej uzyska poparcie całej opozycji demokratycznej, do czego nawołuję, ale złożymy to w tej kadencji Sejmu, żeby dać Prawo i Sprawiedliwości szansę na to, żeby pokazali, że szanują 600 tysięcy osób mieszkających na terenie Polski. Ja chciałbym tylko dodać, że w zeszłym miesiącu w Brukseli, w Parlamencie Europejskim, zorganizowałem takie spotkanie Śląsk w Europie. Rozmawialiśmy z redaktorem Adamem Michnikiem, z dr Hanną Machińską właśnie o tym, o uznaniu śląskiego za język regionalny, o uznaniu Ślązaków za mniejszość etniczną. I zorganizowałem także spektakl Teatru Kores, Mianują mnie Hanka. Korzystając z tej okazji, że jestem akurat w polskim Sejmie, wybiorę się do pani marszałkini Witek, zapraszając ją na ten spektakl i z prośbą o to, żeby ten spektakl, czyli żywy śląski język właśnie w monodramie Mianują mnie Hanka, zagościł także na deskach polskiego parlamentu i mam nadzieję, że do końca kadencji to się wydarzy, bo wtedy będziemy mieli
także ten język śląski w praktyce w polskim Sejmie i myślę, że w ten sposób pani marszałkini Witek czy inni przedstawiciele partii rządzącej będą w stanie zobaczyć rzeczywiście i śląską kulturę, i śląską historię, i śląski język w praktyce. Dziękuję bardzo. Pytania są? Dziękujemy.